Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj, witam w odcinku, w którym porozmawiamy sobie o pewnej nowości, tak naprawdę troszkę niepewnej nowości. Jest ona pewna, ale nie jest, jest niepewna dokładnie tak, mianowicie rozmawiamy sobie o Need for Speedzie Edge, o Need for Speedzie Krawędź, ponieważ Edge to krawędź po angielsku. No i porozmawiamy sobie o tym, czy to naprawdę jest nowy Need for Speed, czy on powstanie, czy może być on na przykład zastępcą, czy też potomkiem Need for Speed World, czy rzeczywiście to wszystko może jednak istnieć, czy to jest prawda, czy to studio rzeczywiście zrobi tą grę. Tutaj w tle wam dam Need for Speed World, a potem dam wam Need for Speed Rivals, żebyście sobie zobaczyli, ponieważ akurat ta grę będzie na modelu Frostbite 3, będzie na takim silniku. Więc na początku muszę też podziękować mojej grupie tutaj Owi Rajdowcy na Facebooku za udzielanie się w, po prostu, że tak powiem, w tej sprawie, więc dziękuję bardzo. Tutaj będzie też dla was takie pozdrowienia dla każdego rajdowcy mojego z mojej grupy. No i na samym początku przeczytam wam taki krótki tekst, w którym jest opisana ta gra od gryonline.pl. Tam jest opisane coś po prostu w ich stylem, a ja wam powiem mniej więcej, żebyście się zorientowali. No więc tak. Dzisiaj na polskim rynku zadebiutowała gra Need for Speed, czyli najnowsza część popularnej serii wyścigowej firmy Electronic Arts. No i to już wiemy, że wiadomo, to już było parę dni temu, więc tym się nie przejmujmy. Okazuje się, że wydawca ma już w planach kolejną odsłonę marki w postaci Need for Speed Edge. No i właśnie, czy wydawca? No, Nexon, czyli studio, które robi tą grę, tak naprawdę podchodzi pod EA. No i to jest tak jakby firma EA, no ale czy to głównie EA robi, no to nie wiem. Przynajmniej jest to takie oddzielne studio, coś w stylu Ubisoft i Ivory Towers, The Crew, coś w tym stylu, tak mi się przynajmniej wydaje. Będzie to produkcja korzystająca z modelu darmowego z mikropłatnościami, czyli no tutaj już widzimy taką definicję Need for Speed World, nastawiona głównie na tryb multiplayer i wyposażona w liczne elementy MMO, czyli oczywiście Need for Speed World znowu. Projekt powstaje we współpracy z firmą Nexon, tak jak mówiłem, a produkcję powierzono studiu Spearhead, no i w sumie tak, czyli takim studiem typu, nie wiem, Quickline Games będzie Spearhead. Coś w tym stylu, jeśli mówiąc tak już, napominając do Worda. Ten koreański zespół jest własnością Electronic Arts i opracował wcześniej takie tytuły jak FIFA Online 3, czyli mamy tutaj już coś typu Word, tak? Czy MVP Online, gry, o której nic nie wiem, więc tutaj się nie będę wypowiadał. Deweloperzy mają więc sporo doświadczenia w adoptowaniu dużych marek na model free-to-play, czyli będzie to gra darmowa, jesteśmy już pewni, że będzie to gra tego typu co Word, ponieważ będzie darmowa. Niestety na razie nie wiemy praktycznie nic więcej na temat Need for Speed Edge. Nie znamy nawet platform sprzętowych, ale wydanie PC-towe wydaje się być pewniakiem. No jasne, że tak, przecież no wydaje mi się, że to jest logiczne wręcz, że musi być na PC-ta. Autorzy udostępnili krótki filmik, ale stanowi on jedynie teaser. No i właśnie o tym sobie teraz powiemy. Ten teaser to jest tak naprawdę nic. Mamy tutaj licznik, to wam go może pokażę w tle jakoś. To jest licznik, który pokazuje, jak rośnie prędkość do tak, no nie wiem, 360 czy nawet więcej na godzinę, to nie jest ważne. I są takie ułamki sekund, w których są pokazywane, chyba jest pokazywana rozgrywka z gry, no bo tu nigdzie nie jest napisane raczej, że jest to z gry, przynajmniej nie widzę tam nigdzie napisu, że jest to adoptowane w silniku gry. Ale są właśnie takie filmiki pokazujące auta, które są w grze, tam zaraz wam powiem, jakie są te auta. To wszystko rozgrywa się w Redview Country, jeśli dobrze pamiętam. Redview, chyba tak się nazywa właśnie miasto z Rivals, więc ta gra będzie właśnie zrobiona w mieście z Rivalsów. Ta gra właśnie będzie w tym mieście raczej się obracała, w tym mieście raczej wszystko się będzie działo. Nie jestem pewien, czy tylko w tym mieście, bo być może będzie to parę miast z różnych Need for Speedów, ale na razie możemy tam zobaczyć właśnie Rivalsa i Worda. Znaczy tak naprawdę, no trochę z Rivalsa, trochę z Worda. A przynajmniej na przykład RX-7 z przednim napędem, co jest troszkę śmieszne. Pierwsze materiały graficzne i konkrety dostaniemy dopiero 12 listopada. Dzisiaj, kiedy wrzucam ten filmik dla was, jest 8, więc mamy jeszcze 4 dni. W sumie to niedziela, więc w czwartek będzie już coś wiadomo o tej grze. Oczywiście jeśli wyjdzie beta na Europę, to dla was nagram, ale z tego co wiemy, to tutaj mi napisał jeden z was, tutajowych rajdowców, napisał mi: Nexon chce, aby testy były u rzutków, a potem będzie premiera na całym świecie. No rzutków, tutaj uznajmy to za Azjatów. A potem będzie premiera, czyli raczej nie będzie u nas beta testów. Być może będę musiał sobie coś zrobić z internetem, żeby móc to pooglądać, na przykład jakiegoś hosta czy coś. No być może mi się uda nagrać tą betę, chociaż no koreańskiego nie znam. Nie umiem raczej po chińsku, po koreańsku, więc tutaj mogę mieć z tym problem. Więc 12 listopada nastąpi bowiem oficjalne ujawnienie projektu. No i źródło gryonline.pl, więc to wiemy. Tyle na razie z tego, co przeczytałem.
i sam uchwyciłem w takim silniku gry, znaczy w tym silniku gry, w tym teaserze, uchwyciłem auta, które, o których jest mowa. Nie wszystkie, ponieważ nie wszystkie były pokazane, więc według Need for Speed Wiki, czyli tej strony, która opowiada o wszystkich Need for Speedach, listą wozów jest Ford Mustang GT z 2014 roku. To jest bodajże koncept, znaczy nie, raczej to jest po prostu ten stary Mustang z tym malowaniem, z tego co widziałem z firmy Need for Speed, ponieważ ten Mustang z firmy Need for Speed to w ogóle jest tutaj jakiś tam nie wiadomo co. Znaczy ładny jest, tak wiadomo, ale to jest jakiś unikat, tak, to jest jedyny. Honda Civic SE 2006, czyli mamy tutaj tego niezbyt ładnego, znaczy całkiem ładnego Civica, załóżmy z 2006 roku, SE, czyli mocniejsza wersja, Jaguar XKR, czyli Jaguar, który towarzyszył nam w większości Need for Speedów, Lotus Elise 111R, nie wiem co oznacza 111R, ale Elise to też Lotus, który raczej towarzyszy nam już dłuższy czas. Bardzo fajny Lotus, bardzo go lubię, fajnie się nim zawsze jeździło, skręcało bardzo, no może nie był zbyt szybki, ale dobrze skręcał. MX-5, czyli Mazda Miata, która już była od undergroundów bodajże. Mazda RX-7 FD, no i tu zrozumiałem, że to FD oznacza przedni napęd. Jeśli tak, no to tak troszkę średnio, fajnie. Lamborghini Aventador LP724 50 Anniversario, czyli tam 50 urodziny, czy coś w tym stylu, po prostu na 50-lecie. O, na 50-lecie zrobiony właśnie Aventador, którego możemy też spotkać właśnie w Rivalsie. Więc mamy tego Aventadora 720-konnego i Pagani Zonda Cinque. Z tego co mogę sobie teraz obliczyć, to chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem aut. Naprawdę, w nowym Need for Speedzie ma być 8 aut. W Need for Speedzie ma być... Nie wiem, czy wy to rozumiecie. Czy wy w ogóle pojmujecie to? Czy w tej grze ma być 8 aut? Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w Need for Speedzie było 8 aut. Nie wiem, nawet chyba w pierwszym Need for Speedzie było ich więcej. Nie, 8... Ja się nie zgadzam. Jeśli to ma być dobra gra, to musi być przynajmniej X20. Nawet więcej, no co wy. W najnowszym Need for Speedzie z tego roku tak naprawdę mamy chyba z 50 aut, to nie jest dużo, słuchajcie, w Wordzie było ich ponad 150 i jeszcze różne wersje, więc no, jeśli tu będzie 8 aut, to będzie klapa, to będzie porażka, tym bardziej, że będziemy mieli mikropłatności i też nie wszystko pewnie będzie takie tanie. Okej, okay, no więc tak, gra jest produkowana w Korei i będzie wykorzystywać silnik Frostbite 3, o tym już wspominałem, także będziemy mieli grafikę z Rivalsa. No i tu jest też pewien problem, słuchajcie, dlatego że nie każdy ma komputer na Rivalsa. No i teraz tak, czy ta gra będzie miała odpowiednią grafikę dla każdego? No wiemy, tam Koreańcy to mają pieniądze, więc i będą mieli takie super komputery. No ale my też chcemy ten, też sobie chcemy pograć w tego Edge'a. No ja przynajmniej chcę, nie wiem, wy chcecie? No ja chyba też chcecie. Więc, no, czy będzie można sobie zrobić tak, żeby pograć gorszym komputerem, takim nawet na Worda, żeby pograć w Edge'a? No przynajmniej przydałoby się. No i teraz taka jeszcze śmieszna zagwozdka, czy też problem, nie problem, coś co może się wydawać całkiem śmieszne. Słuchajcie, pierwsze info o Edge'u w koreańskiej prasie pojawiło się 1 lipca tego roku. Need for Speed World zamknęli 14 lipca. Czyli o tej grze info w Korei pojawiło się jeszcze przed zamknięciem Worda. Czyżby to rzeczywiście oznaczało, że to ma być zastępca, że to ma być następca, słuchajcie. No oby tak, ja liczę, że ten World powróci, że ta społeczność powróci, że wszyscy się jednak zjednoczymy, bo wiadomo, było wiele prób przywrócenia Worda, mamy Worda offline, też hakerzy rosyjscy, nie rosyjscy i tak dalej próbowali przywrócić, zrobić własne serwery i tak dalej, co jest całkiem też śmieszne, bo nie zawsze się to udawało, mamy też jakiś tego Worda przez Hamachi bodajże. No ale to nie jest zbyt fajne, więc spójrzmy sobie na to tak z przymrużeniem oka, więc oby ten World powrócił, tylko że czy World z Rivalsem to jest dobry pomysł? Nie widzimy też na teaserze, choć rzecz wiadomo, no nie ma trailera gry, jest teaser, czyli jest coś, co tak naprawdę nic nam nie pokaże, chociaż z Rivalsa teaser był całkiem spoko, z tego nowego Need for Speeda też, tylko że... Słuchajcie, no spójrzmy sobie na to w taki sposób, że nie mamy nawet żadnego tuningu. Z tego co widziałem na tym teaserze, mam takie małe ujęcia, słuchajcie, w których zobaczycie jak wyglądają auta, jak są modele odwzorowane, ale nie widzę tam żadnej próby tuningu, oprócz zmiany kolorów aut, co też nie wydaje mi się zbyt fajne, chociaż być może będą to takie slipery, czyli auta wyglądające po prostu jak zwykłe auta, nieprzerobione, fabryczne, a będą miały bardzo potężne silniki, ponieważ mamy tam nawet próbę rywalizowania między Civiciem a Zondą Cinque, co jest według mnie też niedorzeczne, ponieważ
No nie, nie wyobrażam sobie, może na żywo jakiś stał się gościu, który, nie wiem, włożył sobie silnik V12 do Civica, ale to musiał, nie wiem, wyciągnąć, nie wiem, musiał go włożyć do tyłu, wyciągnąć wszystkie krzesła, zostawić tylko jedno, nie, dla mnie to jest niemożliwe, to tak naprawdę nowy samochód by musiał stworzyć. No ale tak, przecież w Civicu jest V12 silnik od AMG, jeśli dobrze pamiętam, szybko ssący, więc no nie wyobrażam sobie po prostu takiego pojedynku. Wiadomo, jest to tylko gra. W Wordzie też zdarzały się tutaj próby, nie wiem, ojechania zondy MR2, więc wszystko jest jeszcze możliwe. No i teraz opowiemy sobie troszkę o tych właśnie moich screenshotach z tego teasera. Więc teraz już może nie będę pokazywał gry, tylko przejdziemy sobie do tych zdjęć i pierwszym zdjęciem, o którym wam opowiem, to jest właśnie, znaczy zdjęciem, no to jest screenshot. Kiedy oglądałem sobie teaser, nawet możecie zobaczyć tutaj w lewym górnym rogu, macie napisane Need for Speed TM Edge Teaser, nawet macie sekundę podaną w pasku, więc wszystko widzicie, nie chciałem tego usuwać, żebyście mogli wszystko zobaczyć. No więc możecie zobaczyć teraz pojedynek Aventadora razem z Lotusem Elise, no i teraz tak, patrząc na ten klip, czy patrząc na tego screenshota, możemy zobaczyć, że mamy tutaj okolice z Rivalsa, tak? No już wiemy, że to się odbywa w tym mieście Rivalsa, no i, znaczy z Rivals tak naprawdę, no i mamy tutaj z szarymi felgami białego Elisa i żółtego Aventadora z czarnymi felgami. Takie auto jak Aventador można było zrobić w ten sposób w Rivals i nawet mój Aventador wyglądał identycznie. Miał czarne felgi właśnie, miał ten taki pseudo, takie pseudo malowanie czarne właśnie, które ma wersję Anniversario. No i co żółty kolor, tak, ponieważ najładniej pasował. Teraz spójrzmy sobie na dalej na Elisa, przejdę sobie do następnego slajdu. Widzimy, że przednie koła są jakoś tak troszkę dziwnie wgłębione, być może tak wygląda Elis na żywo, za to tył jest podniesiony. Też może być to wina prędkości bądź fizyki w grze, ale ogółem model wydaje się być całkiem ładnie dopracowany. Wydaje mi się, że graficznie jest to całkiem spoko. No więc następny screenshot przedstawia nam właśnie tego Civica z 2006 roku. MX5, więc w sumie nie wiem, czy to jest Miata. Mogłem się pomylić, może MX5 to nie jest Miata. MX3 to jest Miata? No, nie wiem, nieważne. Mamy MX5, mamy Civica, który jest przed Cinque. Spójrzcie sobie, tu mamy szybszego Civica niż Cinque. Tu mamy najszybszego Civica świata po prostu. I mamy Cinque, która jedzie tuż za nim, obok również. Tutaj widzimy w tle widzimy to miasto z Rivalsa, dalej wszystko jest mniej więcej tak samo. Dalej mamy też zbliżenie do tego Civica, zrobiłem takie małe zbliżenie i widać, że jest całkiem ładnie odwzorowany model. Fajnie się całkiem odbicia, znaczy fajnie wyglądają odbicia. No i już widać tutaj w powietrzu te latające coś, no, nie wiem co to jest, bo wokół aut są takie różne. No wszystko sobie tam lata, no ja nie wiem co to jest, ale w sumie to samo było w Rivalsie. Tu jakieś listki latały, tu coś, nie wiem, ptaszków raczej nie było. Więc mamy chyba raczej na pewno, to jest dobre stwierdzenie, grafikę z Rivalsa na Frostbite 3. Dalej mamy kolejnego screena z rywalizującą RX-7 właśnie z tym Civiciem. I też chyba widzę tutaj okolice z Rivalsa z tyłu, tak mi się wydaje, że to jest gdzieś blisko kryjówki. Chociaż mamy tutaj takie na górze lampy. Nie wiem, czy to widzicie, czy to jest lampa, czy to jest drzewo, ale jeśli to są lampy, to tu gdzieś jest jakiś tor, tak mi się wydaje, no bo takie to są lampy stadionowe, czy też torowe, no nie wiem, może to jest drzewo po prostu, ale wygląda jak takie właśnie lampy torowe. No i dalej mamy screenshota z Aventadorem. No i tutaj śmieszna rzecz, spójrzcie sobie na tego Aventadora, przyjrzyjcie się temu przodowi. Tutaj z tyłu widzimy jednak chyba tego Elisa, który już z nim tam konkurował wcześniej, ale spójrzcie się, że zderzak przedni po prawej stronie tego screenshota jest zniszczony, słuchajcie. Spójrzcie sobie, że ten zderzak jest odłamany. To widać, ponieważ no jest taka jakby przestrzeń, taka luka czarna, więc ten zderzak jest odłamany. Czyżbyśmy również mieli właśnie możliwość zniszczenia auta, trzeba będzie je naprawiać, czy to jest wzięte z Rivalsa, czyli auto będzie się jakoś tam niszczyło, będzie trzeba podjechać pod jakąś stacyjkę, żeby się naprawiło, czy będzie trzeba za to płacić, o tym jeszcze tak naprawdę nie wiemy. W kolejnym screenshotie mamy tak zbliżenie do tego właśnie lecącego w połowie Aventadora. Spójrzcie sobie, że on jest nad ziemią, on jest lekko uniesiony, więc albo to jest błąd tekstur, albo to jest, nie wiem, od prędkości, chociaż wydaje mi się, że tu jest coś źle wyrenderowane. Dalej mamy kolejne zdjęcie Aventadora, tylko tym razem jest już on biały. W sumie jest to ta sama wersja, tylko jest biały, ma lekko podniesiony spoiler, więc widzimy, że mamy animację podniesionego spoilera. I w następnym screenshocie mamy w sumie to samo, czyli miejsce z Rivalsa i troszkę dalej pokazanego właśnie tego Avka.
W kolejnym screenshocie rozmazany awek, no bo więcej pokazać nie mogłem. No i dalej właśnie chcę wam pokazać z Need for Speeda tego Mustanga. Słuchajcie, widzimy tutaj skaczącego Mustanga. W sumie ze złej strony, dlatego że w Rivalsie w tym miejscu skocznia była z drugiej strony jakby, czyli tu się przeskakiwało, więc nie wiem, czy to jest przeniesione, czy to jest, no, może coś w tym stylu, może coś zmienili. Widzimy tego Mustanga właśnie z 2015 tak naprawdę roku, symulowanego tym filmem Need for Speed i za nim lecące kolejne auto. No nie widzę skoczni i widzę takie dziwne czerwone kreski, które nie wiem co oznaczają. Może to jest jakiś zabieg stylistyczny, może tu jest jakaś krawędź w grze, może tu jest, nie wiem. No w sumie nie wiem co to oznacza, ale mamy takie kreski, które zazwyczaj w grach oznaczają kierunek, w którym ma się kierować auto. Coś w tym stylu. No i już na samym końcu zajmiemy się śmiesznymi rzeczami, które zauważyłem w tej grze, mniej więcej. No więc tak, mamy podaną tą liczbę samochodów. No i dobrze, mamy podaną, świetnie, tylko że dlaczego na jakiejś tam dziwnej okładce, czy co to jest z tej gry, mamy Lamborghini Gallardo. Dlaczego? Dlaczego mamy akurat to Lamborghini, skoro, no, ma go nie być, tak? Nie jest podane w spisie tych samochodów, więc dlaczego to Lamborghini tu jest? Nie mam pojęcia. Być może no to jest jakiś błąd, być może będzie to ten samochód. I mamy policyjnego Chargera Super B, w sumie trzy nawet te Chargery. I helikopter, w sumie to bardzo przypomina mi Need for Speed Hot Pursuit. Hot Pursuit, coś w tym stylu. To mi bardzo przypomina. I dalej możemy sobie również zobaczyć, że nowy Need for Speed, tak? Czyli logo nowego Need for Speeda jest praktycznie takie same jak właśnie logo tego Need for Speeda Edge. Czyli właśnie w sumie możemy sobie powiedzieć o tym, że jest to trochę ściągnięte. No spójrzcie sobie na napis Need for Speed na jednym i drugim logo. Jest identyczne, jest po prostu no takie same. Znaczy, tu nie ma różnicy tak naprawdę między tym. No i dalej to już mogę wam powiedzieć tylko jedną rzecz, a w sumie pokazać, że na jednym ze screenshotów z Aventadorem przyuważyłem rejestrację i spójrzcie sobie, że jest identyczna, w sumie no nie widać dużo, bo zdjęcie jest rozmazane, ale widać tu rejestrację z Need for Speed Rivals. Widać tą czerwoną obwódkę, zresztą jeśli widzieliście teraz, ponieważ połowę tego odcinka to będzie World, połowa Rivals, widzieliście jak wygląda, więc wygląda w ten sposób. Pokazuję wam w tym momencie, no i słuchajcie, na sam koniec muszę powiedzieć, że ja wierzę w ten Need for Speed, wierzę, że to powstanie, wierzę, że będzie to lepsze, czy dobre, czy że to się nam spodoba. Co prawda robią to Azjaci, tak? Ale nawet Need for Speed World na początku miał betę w Azji, miał betę, nie wiem, w Chinach czy w Japonii, mam jeszcze taki, do tej pory jest taki śmieszny launcher właśnie z takim typkiem z Azji, wtedy jeszcze to było robione na... w ogóle na sterowaniu, czy też na przyczepności, po prostu wszystko było na karbonie, tak? Czyli to, jak jeździliśmy, było to odwzorowane z karbona. Teraz być może bety będą odwzorowane, załóżmy, z Rivals, a potem powstanie nowa fizyka. O, chodziło mi o fizykę. Więc tego jeszcze nie wiemy, tego jeszcze nikt tego nie wie. Nie wiem, czy oni nawet to wiedzą, bo najprawdopodobniej gra jeszcze powstaje, jeszcze nie powstała do końca, z tego co widać, no bo wszystko się jeszcze okaże tak naprawdę w czwartek. Także ja liczę na to, że ta gra powstanie, że nie jest to fake, że to wszystko jeszcze będzie. W sumie szukałem w zwiastunach do Rivalsa jakiejś właśnie... porównania jakiegoś, na przykład, nie wiem, czy nie jest to ściągnięte, czy na przykład ten lecący Mustang, czy też jadący Aventador, czy to nie jest czasami wzięte po prostu z trailera Need for Speed Rivals, ale nie, wszystko jest zrobione tak naprawdę na nowym silniku, być może to rzeczywiście jest prawda, więc liczmy na to. I byłem też na stronie tego Nexona, byłem na stronie Need for Speed Edge, słuchajcie, są już nawet czapki Need for Speed Edge, jakieś tam mają, nie wiem, konkursy swoje, oczywiście na ich stronę nie da się wejść, ponieważ no jesteśmy w Europie, a to jest strona koreańska, więc oni nie chcą tam jakby nas wpuścić, coś w tym stylu, ponieważ wchodząc na tą stronę mamy czarny ekran, więc wszystko jeszcze jest możliwe, liczmy na to, że będzie dobrze, liczmy na to, że będzie fajna gra, liczmy na to, że po prostu będziemy mogli się przy tym bawić, że będzie to dobra gra i oczywiście czekajcie na betę, czy też na jakieś odcinki z tej gry ode mnie. Trzymajcie się wszyscy, zostawcie łapkę w górę, piszcie co o tym sądzicie i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!